Towarzysze, odcinek ten zatytułowałem Komuniści a Rosja Putina. Zacznę więc od tego, żeby zdefiniować pierwsze pojęcie, czyli pojęcie komuniści. Kiedy mówię o komunistach, mówię o komunistach polskich, bo inny jest tu stosunek do Putina komunistów rosyjskich, a inny jest komunistów polskich. Ja uważam, że należy iść śladami Lenina, a więc przyjąć zasadę, główny wróg jest we własnym kraju. Z tego też względu główny wróg dla polskich komunistów znajduje się w Warszawie. Tym wrogiem jest polski rząd. Nieważne jaki, no, czy jest to rząd PiSu, czy Platformy, czy rząd SLD, wszystkie te rządy mają charakter imperialistyczny, prokapitalistyczny. Wszystkie te rządy reprezentują interesy NATO w regionie. I z punktu widzenia polskich komunistów głównym wrogiem jest polski rząd. W praktyce oznacza to, że przy jakimkolwiek konflikcie militarnym należy życzyć polskiemu rządowi klęski. Konsekwencją tego stanowiska jest to, że Polska jest w sojuszu z państwami europejskimi jako Unia Europejska, a także w sojuszu wojskowym jako NATO. Więc konsekwencją definicji leninowskiej jest dla polskich komunistów bycie przeciwko Świętej Trójce, a więc zawsze przeciwko polskiemu rządowi, zawsze przeciwko Unii Europejskiej i zawsze przeciwko NATO. Z tego też względu nasz stosunek do Rosji Putina różni się od stosunku komunistów rosyjskich, dla których głównym wrogiem najprawdopodobniej jest Putin. Więc jest tutaj taki niuans. No i ten niuans to widzieliśmy 100 lat temu w czasie I wojny światowej, kiedy to nieliczni internacjonaliści, którzy byli zrzeszeni w drugiej międzynarodówce, którzy opowiedzieli się przeciwko wojnie, bo jednak trzeba pamiętać, że większość tej drugiej międzynarodówki zdradziła wtedy sprawę międzynarodowego proletariatu i popierała własną burżuazję i interesy imperialistyczne i wojnę imperialistyczną, no ale mniejszość właśnie, która się zgromadziła w Zimmerwaldzie, no to miała to samo stanowisko, a więc Lenin opowiadał się za klęską caratu, a z kolei na przykład niemieccy komuniści opowiadali się za klęską Niemiec. To jest taki wstęp do tego, żeby zrozumieć dwie rzeczy, które są, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się skomplikowane. A więc nieważne jest to, w momencie kiedy dochodzi do jakiegoś konfliktu między krajem NATO a krajem nienatowskim, to należy się opowiadać za tym krajem nienatowskim, nie ze względu na jego, nie wiem, jakiś tam charakter, czy że jest to kraj lepszy od krajów natowskich. Nie, to nie ma nic do rzeczy. No, z punktu widzenia I wojny światowej i taktyki leninowskiej, no to gdybyśmy przyjęli tą analizę, no to Rosja carska, która prowadziła wojnę z państwem niemieckim, no to właściwie pod każdym względem to państwo niemieckie było wyżej zaawansowane cywilizacyjnie od Rosji carskiej. A więc państwo niemieckie, no to była tam było to cesarstwo, ale jednak z dużym wpływem parlamentu. Były pewne reformy społeczne, postępowe dla robotników. I ogólnie pod względem cywilizacyjnym, no to te Niemcy reprezentowały coś dużo lepszego niż to, co reprezentował carat. Ale mimo to właśnie Lenin mówił, że z tego punktu widzenia stanowisko Lenina to byłoby słuszne, to znaczy on popiera bardziej nowoczesne społeczeństwo niemieckie przeciwko rosyjskiemu. No ale dobra, no to odwrócimy jakby tą
tą koncepcję do niemieckich komunistów, do Karla Liebknechta, który właśnie przyjął tą taktykę leninowską i zastosował ją w Niemczech. No i właśnie on życzył klęski Niemcom przeciwko caratowi. Więc zacznijmy może od tego, że cały świat w tej chwili, no prawie cały świat, nie, może z niewielkimi wyjątkami, no należałoby tutaj przedyskutować kwestię Korei Północnej, może jeszcze kilku innych państw, no ale no, możemy uogólnić, że właściwie cały kraj to jest jedna wielka dżungla kapitalistyczna i pod tym względem no, nie ma wielkich różnic w ustroju społeczno-ekonomicznym między Polską a na przykład Rosją, to znaczy jeden i drugi kraj to są kraje kapitalistyczne. Można nawet powiedzieć, że Rosja przejawia, ma pewien, w pewnych elementach charakter imperialistyczny, to znaczy jest jeden wielki koncern, który nazywa się Gazprom i ten Gazprom, który no, ma swoje interesy właśnie naftowe, który no, wiadomo, że w jednym miejscu są złoża ropy, później chodzi o to, żeby te złoża ropy miały jakieś tam swoje linie przesyłowe, no i mniej więcej na terenach tych linii przesyłowych potencjalnych tam dla ropy i gazu, no to się pokrywa. To się pokrywa z interesami geopolitycznymi współczesnej Rosji. No i to jest jak najbardziej polityka imperialistyczna. No co do tego nie ma dwóch zdań. No ale oczywiście no, ta Rosja, współczesna Rosja, no to jest takim imperialistą kulawym. To znaczy no właściwie no, tak jak obserwujemy kraje natowskie, no to tam właściwie no, te koncerny zachodnie no to dotyczą każdej wielkiej gałęzi produkcyjnej, to Rosja, no poza właściwie tym Gazpromem i może kilkoma innymi jakimiś mniejszymi koncernami, no to w dziedzinie produkcyjnej Rosja jako kraj gospodarczo nie istnieje. No to znaczy no wszystkie, no nawet produkcja przemysłowa w Rosji no jest podporządkowana zachodnim monopolom i no więc analiza gospodarcza Rosji to jest dość trudny temat. Troszkę się boję jakby w to wchodzić, jako że nie jestem specjalistą. No ale no to, co mogę tutaj powiedzieć, no to tyle, no że właściwie pomijając sektor naftowy, no to w pozostałych wszystkich sprawach, no to Rosja właściwie pełni charakter gospodarczy Rosji, jest no, ma charakter półkolonialny. No, jest to właściwie całkowicie uzależnione od koncernów zachodnich, głównie niemieckich, które wchodzą w Rosję i tam produkują itd., itd. No ale właśnie ze względu na ten sektor naftowy i także ze względu na silną pozycję militarną Rosji, no to jednak obserwujemy te zjawiska, które są opisane u Lenina w imperializm jako najwyższy stadium kapitalizmu, a więc tam, że następuje proces zrastania się państwowych monopoli z urzędniczym, z aparatem państwowym, wojskowym i to jakoś tam motywuje agresję militarną, no to w Rosji widzimy, więc można uznać, że Rosja, współczesna Rosja Putina, no to jest kraj taki półimperialistyczny. No ale już jakby, żeby to dla łatwiejszej analizy możemy w ogóle uznać, że jest to kraj imperialistyczny. Więc mamy do czynienia z rywalizacją dwóch bloków imperialistycznych. No, z jednej strony mamy kraje NATO, czy też no, tutaj też można wchodzić w dyskusję, czy NATO jako takie, jako całość, to ono ma ten stosunek do Rosji, to NATO występuje solidarnie, czy też no, inne interesy mają Stany Zjednoczone i Polska, a z drugiej strony inne interesy mają Niemcy. To też jakby nie chcę wchodzić, to są większe szczegóły. Przyjmijmy, że NATO jest solidarne w tej kwestii, że no a więc jest ogólnie jest antyrosyjskie.
No więc po tym krótkim wstępie, no to teraz należy przejść do rzeczy. No i w sytuacji w ciągu ostatnich, załóżmy, lat 10-15, no to w każdej ważnej kwestii w polityce międzynarodowej, no to NATO i Rosja występowały po przeciwnych stronach. Więc no pierwszym takim, znaczy pierwszym, no, trudno jest jakby zawsze znaleźć początek, no ale może w tym filmiku chciałbym przeanalizować następujące konflikty. Więc konflikt w Libii w roku 2011 i później, konflikt syryjski, referendum na Krymie i w ogóle jakby konflikt na Ukrainie. Nie wchodząc specjalnie w szczegóły, no to można tak pokrótce powiedzieć, że właściwie we wszystkich tych konfliktach to kraj imperialistyczny, jaki jest Rosja, no to miał postawę prawidłową, słuszną. Więc zacznijmy od Libii. A więc kraje natowskie w Libii opowiadały się za tym, żeby po pierwsze tą Libię bombardować, po drugie, żeby obalić świecki rząd, jaki w tej Libii był. No, przypomnijmy może, że Libia była, społeczeństwo libijskie było najbogatszym krajem afrykańskim. Był to kraj świecki, w którym kobiety miały dostęp do szkoły, w którym edukacja i służba zdrowia była powszechnie dostępna dla wszystkich libijskich obywateli. Istniały gigantyczne projekty skoku cywilizacyjnego, to znaczy część tych projektów była już zrealizowana przez Kaddafiego. Następne projekty były jakby w fazie tylko projektów, a więc różne projekty właśnie nawadniania, tworzenia różnych fabryk ocalających wodę itd., itd. No jednym słowem ten Libia, kraj, w który ma duże złoża ropy, i złoża te ropy służyły obywatelom libijskim w czasach Kaddafiego, no to ewidentnie no, nie podobało się to koncernom naftowym zachodnim, które chciały położyć łapę na tych złożach. No ale to Kaddafi podpisał wyrok na siebie, no, jedną ważną decyzją, to znaczy obrót, międzynarodowy handel ropą, jest w dolarach. I Kaddafi postanowił uciec od tego i przejść na wymianę w złocie. No i to Amerykanie się bardzo tego przestraszyli. To znaczy gospodarka amerykańska od wielu, wielu lat opiera się na tym, że właściwie Amerykanie systematycznie likwidowali swoją własną produkcję przemysłową, ale nadrabiali to drukowaniem dolarów, które jako ta moneta międzynarodowa, no to ratuje cały czas no, bilans płatniczy amerykański. W momencie, kiedy by wszystkie kraje poszły drogą Kaddafiego i odeszły z wymiany w dolarach na wymianę w złocie czy wymianę w innych walutach, no to Amerykanie mieliby problem, więc Amerykanie bez czekania od razu postanowili tego Kaddafiego usunąć. I co? No i ważnym jest tutaj, więc no oczywiście nie ma tutaj co przedstawiać całego tego konfliktu libijskiego. To, co jest ważne, no to jest ważna jest tutaj analiza lewicy zachodnioeuropejskiej. Czyli w tym czasie, kiedy Amerykanie szykowali się do obalenia Kaddafiego, to zyskali oni poparcie w ruchach trockistowskich w Europie Zachodniej. Przypomnijmy może to, wszystko to było w tym kontekście arabskiej wiosny, a więc no, masowych protestów w Tunezji, później w Egipcie, no i później jakoś tam w różnych innych krajach arabskich, które skończyły się tym, że bardzo często władze tam przejmowali islamiści. No i jeśli chodzi o Libię, no to ewidentnie no, siła tych protestów była dużo, dużo słabsza niż to było w Tunezji czy w Egipcie. No więc de facto no, ci rebelianci w Libii to przypadkowo trzymali się silnie tylko tam, gdzie były rafinerie ropy. Więc no i wszyscy ci rebelianci, no to
Mieli gigantyczne poparcie krajów zachodnich, zwłaszcza Sarkoziego. Tutaj jeszcze z Sarkoziem taka historia, nie wiem czy wszyscy w Polsce to wiedzą. Mianowicie Sarkozy jako minister spraw wewnętrznych przed rokiem 2000, jako minister spraw wewnętrznych, który planował być kandydatem Francji, to wszedł w kontakty z Kaddafim i to Kaddafi finansował jego kampanię wyborczą w roku 2007. Więc no, właściwie dzięki Kaddafiemu, dzięki pieniądzom Kaddafiego Sarkozy został prezydentem i Sarkozy, jak już został tym prezydentem, robił wszystko, żeby no, zlikwidować swojego dłużnika. I najprostszą metodą likwidacji dłużnika jest po prostu wywołanie wojny przeciwko Libii, bombardowania Libii, a wobec samego Kaddafiego zastosowano fizyczną likwidację. No więc te różne ruchy, Zachód wspierał różne ruchy przeciwko Kaddafiemu, głównie ruchy islamskie, terrorystyczne itd., itd., ale skupiał się głównie w tych terenach roponośnych, no, że więc tam specjalnie Zachód się nie interesował libijską pustynią, gdzie nic nie ma, ale tam, gdzie istnieją rafinerie ropy, no to tam jakoś Zachód postanowił zainstalować swoich rebeliantów. I ci rebelianci, no później wyszło, no dzisiaj widzimy, no, co to za element. No jest to jakieś no, największe fanatyczne, islamistyczne ścierwo, jacyś fanatycy, którzy po prostu no, krzyczą tylko o dżihadzie i obcinaniu głów niewiernych itd., itd. I w roku 2011 Kaddafi informował świat, co to za ludzie. To oni się nie wzięli znikąd, on ich wszystkich znał, wiedział co to jest, wiedział, że tam miesza Al-Kaida, że ta cała rebelia to jest no, finansowana przez Zachód, no, jakieś tam partyzantki islamskie. I właśnie ci rebelianci libijscy zyskali wielkie poparcie propagandowe ze strony zachodnioeuropejskiej lewicy. Którzy właśnie mówili, że tutaj trzeba obalić dyktatora, że trzeba wspierać rebelię. No, byli w ogóle tacy trockiści zachodnioeuropejscy, którzy mówili, no, że ta rebelia przeciwko Kaddafiemu no, to ma jakiś charakter antykapitalistyczny, socjalistyczny i w ogóle. No. A że przejęcie przez tych rebeliantów, tych sektorów naftowych, to w ogóle no, przypomina to rok 1917, gdzie robotnicy rosyjscy przejęli główne fabryki w Rosji i tak dalej, więc jakieś takie porównania zupełnie no, nieuprawnione do tego, żeby po prostu, no więc ci trockiści zachodnioeuropejscy pełnili wtedy rolę pożytecznych idiotów imperializmu. No a co ciekawe, no to wiele różnych sił na świecie no, sprzeciwiało się całej tej interwencji libijskiej i tutaj bardzo pozytywną rolę odegrał Putin, a także różne siły, które przez tego Putina są jakoś tam wspierane na świecie. No. Więc no tragedią człowieka, który jakoś tam interesuje się polityką francuską jest to, że na przykład w kwestii libijskiej no to trockiści popierali imperializm, a na przykład taka Marine Le Pen finansowana przez Putina, ona mówiła jasno, że nie należy tutaj wspierać islamistów, że w ogóle nie należy bombardować Libii. No, no i później ten tutaj podobny scenariusz miał miejsce w Syrii i znowu no... I znowu jakby Zachód robi wszystko, żeby finansować różne tam siły islamistyczne przeciwko Asadowi. Znowu też jakby Zachód mógł liczyć na wierne poparcie zachodnioeuropejskich trockistów, którzy robili wszystko, żeby z jednej strony no, jak najbardziej właśnie... zniszczyć wizerunek tego Asada, ja znowu jako dyktatora i tak dalej, i tak dalej. No i jakby po tej linii wspierano te różne ruchy. Sprawa się trochę załamała, gdyż w momencie, kiedy powstało państwo islamskie, więc w momencie, kiedy powstało to państwo islamskie, zaczęły się zamachy w Europie, no to już wtedy politycy zachodnioeuropejscy no to nie mogli tak jawnie
jawnie tego, tych sił przeciwko Asadowi wspierać w Syrii. No i w ogóle no, cała ta wojna syryjska jest znacznie bardziej skomplikowana i tak dalej, i tak dalej. Ale jak już patrzymy na to i patrzymy no, z jednej strony na dwuznaczną politykę krajów zachodnich i zachodnioeuropejskich trockistów, którzy wspierali albo finansowo i militarnie, albo po prostu ideologicznie no, różnych psychopatów islamskich, takich jak państwo właśnie tam ISIS, Al-Nusra i tak dalej, i tak dalej. No to znowu tutaj Putin przyjął słuszną pozycję, no po prostu no, wobec tych fanatyków, no to postanowił ich zwalczać. No i zresztą robi to skutecznie. Więc już drugi, jest to drugi taki przykład. No więc trzecim i najlepiej znanym w Polsce no, konfliktem międzynarodowym, gdzie zderzyły się interesy Zachodu i Rosji Putina, no to jest Ukraina. A więc wydaje mi się, że wprowadzanie ludzi jakby w ten temat, no to jest troszkę niepoważne, no bo na pewno znacie temat, no ale jednak trzeba tutaj uporządkować. Więc zacznijmy od tego, że w roku 2012 Polska i Ukraina organizowały Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. I no ja pamiętam wtedy, jak to wyglądało, to znaczy, że prezydent Komorowski i Janukowycz, no to razem się spotykali, tam byli odwiedzani przez różnych polityków europejskich i ogólnie no to Janukowicz jako ten człowiek, który razem z Polską organizuje Mistrzostwa Europy, no to wszyscy w nim widzieli jakiegoś prezydenta, którego należy szanować, który popycha tą Ukrainę w słusznym kierunku europejskim. No i Janukowicz właśnie prowadził negocjacje stowarzyszeniowe z Unią Europejską i nikt wtedy, ani w polskich, ani w europejskich mediach nie mówił o Janukowiczu złego słowa. Tam, zwłaszcza w czasie tego Euro 2012, naprawdę no, wielu różnych polityków z tym Janukowyczem się spotykało, ściskało, robiło zdjęcia, chwalono Ukrainę za to, jak to w sposób europejski zorganizowała te Mistrzostwa Europy. No i ten proces takiego chwalenia Janukowycza, to on trwał przez cały rok jeszcze. No i to trwało, aż na jesieni 2013 roku Janukowicz zdecydował, że on, no bo cały czas trwały negocjacje na temat stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. I warunki, jakie Unia Europejska narzuciła Ukrainie, no to były nie do przyjęcia dla Janukowicza, to znaczy właściwie Janukowyczowi zależało na tym, żeby jakoś tam unijny rynek pracy otworzył się na Ukraińców i żeby na Ukrainę poszły inwestycje ze strony Europy. No bo jednak no, widać, no, że ten zastrzyk gotówki, jaki trafił w Polskę, no to po wstąpieniu, no to jakoś tam popchnęło pewne sprawy modernizacyjne do przodu w Polsce. Janukowicz chciał iść tą samą drogą. No ale zamiast tego, no to Unia Europejska jakby no, nic takiego mu nie obiecała, więc z jednej strony zamknięcie rynku pracy dla Ukraińców, żadnych funduszy tutaj dla Ukrainy nie przeznaczone, a równocześnie starano się narzucić Janukowiczowi, żeby właściwie całkowicie gospodarczo zerwał swoje kontakty z Rosją. I to nawet już nie chodzi o to, kto w tej Rosji rządzi, no, czy tam rządzi Putin, czy za kilka lat być może będzie rządził ktoś inny. Po prostu no, gospodarka ukraińska, która odziedziczyła po Związku Radzieckim no, całe to jakby złączenie się Ukrainy gospodarcze z Rosją i tak dalej, no, odcięcie tego takie radykalne no, w ciągu właściwie błyskawiczny w momencie podpisania umowy, no skazałoby ukraińską gospodarkę na kryzys.
I więc no, w skrócie, no, żądano od Janukowycza, żeby Ukraina poświęciła swoje związki gospodarcze z Rosją, a równocześnie nie zaoferowano Ukrainie nic takiego, co by miało ją do tego zachęcić. Bo gdyby jeszcze za tym zerwaniem ekonomicznym z Rosją miały iść jakieś pieniądze, to Janukowicz na pewno by na to poszedł. No ale właśnie no, żadna jakaś motywacja finansowa za tym nie szła, więc Janukowicz... warto tutaj jeszcze przypomnieć, że w tym czasie no to jakby Putin, który obserwował te negocjacje, no to on przelicytował Unię Europejską, no i tam coś obiecał Ukrainie, no w każdym razie rządowi ukraińskiemu bardziej się opłacało trzymać gospodarczo z Rosją niż z Unią Europejską. Nie chodziło tu o żadne jakieś tam kwestie, no nie wiem, demokracji, wolności słowa i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, była to po prostu zwykła kwestia gospodarcza i wyboru między dwoma produktami. Tak jak każdy człowiek, który idzie do sklepu i obserwuje dwa towary i się zastanawia, czy kupić ten towar, czy inny towar i nie wie. No to w podobnej sytuacji był Janukowicz, który wybierał między zachodnioeuropejskim imperializmem, a imperializmem rosyjskim i po prostu no, Putin przelicytował Unię Europejską. Reakcja Unii Europejskiej wobec Janukowycza była brutalna. Zainstalowano w Majdanie ruch przeciwko Janukowiczowi i widać było od razu po charakterze tego ruchu stopień jego zorganizowania, że była to inicjatywa z góry przygotowana, że to nie miało to w żaden sposób charakteru spontanicznego. To wszystko już było wcześniej jakby przećwiczone, wcześniej ustalone, a tylko czekano na rozkaz, kiedy tą ruchawkę się rozpocznie. No i w skrócie, no to ta ruchawka, no jeszcze, jeśli jeszcze przez załóżmy pierwsze kilka dni można było mieć złudzenie, że ten ruch może mieć choć troszkę charakter, nie wiem, no demokratyczny czy lewicowy. Na samym początku, jak tam doszło do tych demonstracji, pojawiły się i związki zawodowe, i różne siły jakieś tam lewicowe, nawet jacyś tam francuscy, ukraińscy jacyś socjaliści, anarchiści i tak dalej, więc jakieś takie pospolite ruszenie ogólne Ukraińców na tym Majdan, no to po kilku dniach to już właściwie było widać, no, jaka siła tam rządzi, że właściwie od razu wszystkie te siły, które się tam pojawiły spontanicznie, zostały wypieprzone z tego Majdanu przez zorganizowane siły finansowane przez właśnie kraje europejskie, i organizowane militarnie przez ukraińskich faszystów, właśnie z tego prawego sektora, swobody i tak dalej, i tak dalej. Więc i wystarczy porównać, no, jak tam były te pierwsze zdjęcia z tych demonstracji. Te demonstracje, o ile mnie pamięć nie myli, one trwały chyba 3 miesiące czy 4 miesiące. To się jakoś zaczęło w listopadzie 2013 roku, a skończyło się w lutym 2014 obaleniem puczem, który doprowadził do obalenia Janukowicza. No to jeszcze na samym początku, jak tam widać te flagi, no to widać jakieś zróżnicowanie. I no pod koniec, no to już właściwie tam dominuje Bandera, UPA, prawy sektor i właściwie wszystko co najgorsze. Wszystko co najgorsze, wszystko to co najgorsze było finansowane przez Unię Europejską. Najprawdopodobniej wielu z tych ludzi, którzy tam, no tam pamiętajmy, że doszło do realnych walk, a także do strzałów snajperskich, no i są takie pogłoski, że ci snajperzy, którzy robili te strzały na Majdanie, no to oni byli szkoleni w Polsce. W ogóle te ukraińskie organizacje proeuropejskie to podobno były szkolone w Polsce. Bilans no, tego ruchu politycznego, który w lutym obalił Janukowicza, no to jest po prostu no, faszystowska banda. Pełna jakiejś rusofobii, odwoływania się do najgorszych jakichś instynktów właśnie rasowych, antypolskich, antyżydowskich, właśnie Ukraina dla Ukraińców,
pierwsza decyzja tej junty kijowskiej po obaleniu Janukowicza to była delegalizacja rosyjskiego języka i tak dalej, i tak dalej. No, trudno właściwie sobie wyobrazić, jak to możliwe, że tego typu ruch faszystowski, no to, że to może funkcjonować w XXI wieku i jeszcze, że ma jakichś sojuszników. A okazało się, że ten ruch ma sojuszników. I tymi sojusznikami byli zachodnioeuropejscy trockiści, no ja także polski trockista Zbigniew Marcin Kowalewski i wielu innych polskich, no, tak zwanych lewicowców, jak całe to środowisko krytyki politycznej z Sierakowskim na czele i tak dalej, i tak dalej. I znowu mamy jakąś sytuację absurdalną, że mamy ludzi jakoś tam wykształconych w marksizmie, propagujących ten marksizm, no, to nie mówić, no to Kowalewski jednak sporo tutaj dobrej roboty zrobił dla propagowania marksizmu w Polsce, a kiedy przychodzi to do czego, czyli do jakiejś tam kwestii, ważnej kwestii w polityce zagranicznej, gdzie trzeba zabrać stanowisko, to się okazuje, no, że ta lewica zachodnioeuropejska podejmuje stanowisko zgodne z zachodnioeuropejskim imperializmem i znowu się okazuje, że ten Putin no to przyjął słuszne stanowisko właśnie przeciwko juncie kijowskiej, faszystowskiej. No więc kolejnym takim elementem, konsekwencją tego puczu, który miał miejsce właśnie w lutym 2014 roku na Majdanie w Kijowie, no to jest kwestia Krymu. To właściwie tutaj sytuacja potoczyła się bardzo szybko. No i tak, no, jaki powinien być stosunek lewicy, polskiej lewicy komunistycznej wobec tego, co się stało na Krymie? Ja wychodzę z założenia, leninowskiego założenia o prawie narodów do samostanowienia. A więc lud ma prawo zdecydować, no, o swojej niepodległości, o swojej autonomii, czy też o przyłączeniu się do jakiegoś kraju. Jest to po prostu leninowskie prawo dające narodom prawo decydowania o sobie. Więc z tego punktu widzenia popieram prawo mieszkańców Krymu do zorganizowania referendum i z tego też punktu widzenia popieram prawo Krymczan do tego, żeby, no, referendum, w którym zagłosowali w zdecydowanej większości za tym, żeby przyłączyć się do Rosji, no to mają do tego prawo, no. Jest to po prostu, jeśli ktoś mówi o sobie, że jest leninowcem, no to ma obowiązek respektować właśnie prawo narodów do samostanowienia. To nie Obama, to nie Kaczyński, to nie Komorowski, to nie NATO będą decydować za inne kraje i za inne narody, kto ma nimi rządzić i tak dalej, i tak dalej. To same narody mają prawo. Jeśli jakiś naród chce zorganizować referendum, ma on do tego święte prawo. No więc oczywiście, no, konsekwencja była taka, że Krymczanie zorganizowali referendum, później przyłączyli się do Rosji. No i znowu jest to kwestia, która dzieli marksistowską lewicę, przynajmniej w Europie. Zdecydowana większość lewicy tej trockistowskiej przyjęła stanowisko, powtarzanie właściwie tego, co mówią zachodnioeuropejskie media burżuazyjne i cała ta propaganda natowska, a więc, że doszło do jakiejś agresji na Krym, że nie wiem, że Putin wprowadził czołgi, jakichś zielonych ludzików i tak dalej, i tak dalej. I właściwie, no, to jest w ogóle pominięcie tej kwestii referendum, jakby tam nie było żadnego referendum, a doszło do jakiejś wojskowej agresji. I no jest to niesmaczne, jest to ohydne, jak to po prostu, no, ludzie, którzy mówią o sobie, no, jakoś tam odwołują się do tej tradycji komunistycznej, w jaki sposób oni kompromitują tą tradycję komunistyczną, no właśnie takim prostytuowaniem się ze swoją burżuazją. Odrzuca mnie to. To, że ta polityka obywateli Krymu, no, miała jakieś realne uzasadnienie, no to najlepiej udowadniają późniejsze wydarzenia w Odessie. Czyli, no, 1 maja doszło do demonstracji
demonstracji pierwszomajowej w Odessie. I konsekwencją tej demonstracji pierwszomajowej w Odessie była później, dzień później, była masakra rosyjskojęzycznych komunistów i w ogóle lewicy w Odessie. Ludzie, którzy gromadzili się w siedzibie Związku Zawodowych w Odessie, no, zostali właśnie otoczeni przez ukraińskich faszystów, spaleni, mordowani po prostu na ulicy, rozszarpywani jakoś w taki najbardziej okrutny sposób. I najprawdopodobniej ten sam scenariusz mógł mieć wcześniej miejsce na Krymie. Zresztą dochodziło do różnych tam form przemocy właśnie tych faszystów ukraińskich wobec Krymczan tuż przed referendum. Więc no i to tym bardziej no, budzi obrzydzenie wobec tych wszystkich zachodnich lewicowców, którzy konsekwentnie jakby w sprawie Krymu i w sprawie reprezentują tutaj stanowisko no, broniące junty kijowskiej, Poroszenki. No więc powinienem tutaj zakończyć jeszcze konfliktem w Donbasie, ale ten konflikt w Donbasie tutaj pominę. Jest to sprawa zbyt skomplikowana, żeby ją tutaj mieszać. W każdym razie no, pojawia się pewien problem, to znaczy problem taki, że właściwie mamy kilka różnych wydarzeń międzynarodowych. No i wobec tych wydarzeń międzynarodowych polscy komuniści powinni zająć jakieś stanowisko. I no, jakoś tam ten polski ruch komunistyczny utrzymuje związki, no, jeśli nie organizacyjne, to przynajmniej intelektualne z lewicą zachodnioeuropejską. Czytamy strony internetowe, mamy dostęp do gazet, znamy ludzi itd., itd. Więc naturalne jest, że po prostu no, bardzo często w jakichś tam kwestiach no to przyjmuje się stanowisko właśnie, przejmuje się to stanowisko za tymi lewicowcami z Zachodu. Tylko problem jest taki, że no w tych kwestiach, tam wszędzie, gdzie wchodzi NATO i NATO ma konflikt z Rosją, to okazuje się, że ta zachodnioeuropejska lewica no to przyjmuje stanowisko, które po prostu ją kompromituje. I jakoś tak się dziwnie składa, że prawie zawsze, kiedy następuje konflikt między NATO a Putinem, a więc Putinem i radykalną lewicą, to no właściwie no, trzeźwa analiza z pozycji komunistycznych no, zmusza do tego, żeby uznać, że racja jest bliżej Putina. No. Więc stąd się biorą te wszystkie różne tutaj oskarżenia o to, że właściwie polscy komuniści to są, nie wiem, zakochani w Putinie, że nie wiem, że tak jak Putin jest oskarżany o to, że chce odbudować Związek Radziecki, to my patrzymy na Putina jako na jakiegoś tam, nie wiem, nowego Lenina, czy Stalina, czy jakąś tam inną gwiazdę, za którą trzeba podążać. No jest to bzdura. No. To Putin nie jest dla nas, przynajmniej dla mnie, no nie jest żadną jakąś takim drogowskazem. I należy. Putin jest przywódcą kraju imperialistycznego i który no, stosunki gospodarcze w Rosji są jakie są. Nie ma to żadnego związku z tym, co było w Związku Radzieckim. I nawet no, jakieś tam obietnice wyborcze Putina, że on tutaj dorwie się do oligarchów, że będzie ich trzymał i jakoś dzięki temu no, polepszy się sytuacja robotników rosyjskich, no to okazuje się, że jest to bzdura, to znaczy no, ten system oligarchiczny w Rosji jak trwał, tak trwał, po prostu wymieniła się kadra oligarchów, że ci oligarchowie antyputinowscy no to zostali ukarani, ale po prostu mamy inną elitę tam oligarchów proputinowskich, więc no
jakoś utożsamianie się, popieranie polityki zagranicznej Putina przeciwko NATO nie ma żadnego związku z charakterem gospodarczym Rosji. Więc żeby zrozumieć politykę zagraniczną Putina, to trzeba zrozumieć politykę zagraniczną NATO. To polityka NATO, cała ta strategia NATO wspierania ruchów najbardziej reakcyjnych na świecie, żeby właśnie robić burdel, sprawia, że Putin w opozycji do polityki NATO, no to jakoś stawia na te siły no, bardziej postępowe. Czyli jeśli NATO finansuje, wspiera dżihadystów, jakichś fanatyków, no to Putin opiera się na świeckich dyktatorach. Z punktu widzenia kobiet jest to bardzo ważna różnica. Czy kobiety będą wyglądać tak jak w Arabii Saudyjskiej, bez prawa prowadzenia samochodu, bez prawa, nie wiem, tak jak w Afganistanie, bez prawa chodzenia do szkoły, że będą właściwie w państwie islamskim, no to rola kobiet właściwie jest sprowadzona do rzeczy, że po prostu ci bojownicy państwa islamskiego to sobie wchodzą do wioski, mordują wszystkich mężczyzn, a na szczęście kobiety rozdzielają między sobą jako rzecz, jako zdobycz wojenną. No i taka jest właśnie tradycja całego tego islamu. No, od podbojów Mahometa tak to wyglądało, że po prostu szła armia Mahometa, zdobywała kolejne miasto, jednych mordowała, innych narzucała na islam, a kobiety no to po prostu jako zdobycz wojenna, no to ja tam była dzielona między tą armią Mahometa. Tak więc no ta rola kobiet wśród tych fundamentalistów islamskich no jest sprowadzona właściwie do zera. Więc no ja przepraszam bardzo, no ale to jaka była rola kobiet w Iraku za Saddama Husseina, czy w Syrii za Asada. No wystarczy, że spojrzycie sobie na żonę Asada, wykształconą kobietę, mówiącą płynnie po angielsku, która wygląda jak właśnie typowa Europejka, żadnych śladów jakichś tam ostentacyjnych islamu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Kaddafi znowu tutaj i przykład Libii. No to ja jako tam osoba, której no, kwestia wyzwolenia kobiet jest dość bliska, no to no, bliżej mi jest do tych wszystkich reżimów świeckich od tego, co proponują fundamentaliści islamscy. No. A NATO i zachodnioeuropejscy trockiści no to stawiają właśnie na te ruchy reakcyjne. No i podobna rzecz dotyczy Ukrainy. To znaczy, no i podobnie sprawa wygląda w przypadku Ukrainy, a więc Amerykanie postanowili wspierać właśnie tą taką siłę najbardziej reakcyjną na Ukrainie, czyli ukraińskich faszystów. No takim paradoksem jest rola Polski w całej tej kwestii, to znaczy no, ci ukraińscy faszyści no to odwołują się do bandery i mają te silnie tradycje antypolskie, no ale równocześnie no, prikaz z Waszyngtonu wobec Polaków był taki, no, że macie tych Ukraińców szkolić i popierać i jeśli Wam się to nie podoba, to morda w kubę, nie macie nic do gadania. No i więc polski rząd właściwie wbrew woli swoich obywateli, no to tam finansował i szkolił tych ukraińskich faszystów. No Putin, no to no i znowu, no i jedną z pierwszych decyzji tych ukraińskich faszystów po dojściu do władzy było obalanie pomników Lenina. I gdzie była wtedy marksistowska lewica w Europie? No marksistowska lewica w Europie, no widziała, no jest to dobrze, jest to siły demokratyczne, nic takiego się nie dzieje na tej Ukrainie i tak dalej. Nikt jakoś się nie interesował tym, że tam zdelegalizowano Komunistyczną Partię Ukrainy, że zaczęto prowadzić represje fizyczne wobec ukraińskich komunistów. Ukraińska lewica, zachodnioeuropejska lewica w ogóle się tym nie przejmuje. Dla niej właśnie wszyscy ci komuniści ukraińscy to są stalinowcy, a więc właściwie dobrze, że wobec nich stosuje się terror i tak dalej, i tak dalej. Więc i tutaj znowu, no to nie jest wielka zasługa Putina, że jest on jakimś, nie wiem, wielkim geniuszem, tylko po prostu, no
Konflikt w Ukrainie to jest z jednej strony między jakimiś tam siłami faszystowskimi, z drugiej strony, no to na pierwszym froncie właśnie byli ci, jeśli chodzi o represje, ukraińscy komuniści. I Putin, występując przeciwko puczowi Poroszenki, no to czy chce tego, czy nie, no to znalazł się po jednej stronie z ukraińskimi komunistami. I tutaj mamy całą właśnie, powiedziałem, że nie chcę mówić o konflikcie w Donbasie, jako sprawa bardzo skomplikowana, ale między innymi właśnie skomplikowanie tego projektu, tego, co się działo w Donbasie, to jest to, że to się wymknęło Putinowi spod kontroli. To znaczy, no, o ile na Krymie doszło do ruchu narodowo-wyzwoleńczego, który doprowadził do referendum i po prostu Krym został, przyłączył się do Rosji, no to w Donbasie, no to poza jakąś tam solidarnością ludzi rosyjskojęzycznych, no to także odegrały tam silną rolę różne ruchy lewicowe, komunistyczne, które właśnie w tym programie, w programach tych republik ludowych, no to tam to znacznie bardziej no, wychodziło poza same kwestie narodowe. No, tutaj chodziło o przemiany społeczne, o nacjonalizację fabryk, o różne i tak dalej. O, jednym słowem o przypominanie programu reform społecznych z czasów Związku Radzieckiego. I ja tylko tym sobie tłumaczę to, że ta wojna, ten konflikt na Ukrainie, to co się dzieje w Donbasie, no to, że to tak długo trwa, no bo gdyby moim zdaniem, no to Putin ten ruch sabotuje. Gdyby ten ruch miał po prostu charakter zwykle narodowo-wyzwoleńczy, że po prostu ludzie by się zjednoczyli za tym, żeby przyłączyć się do Rosji, no to armia rosyjska w ciągu tygodnia by właściwie zajęła tyle terenów, ile by chcieli. No. Ale właśnie no, najwyraźniej Putinowi na tym nie zależało. Putin przestraszył się tego, że te ruchy, no to wszystkie te postulaty społeczne w Donbasie, że one mogą czkawką się odbić po Rosji i że właściwie w Rosji robotnicy podnieśliby te same hasła, właśnie walki z oligarchami, nacjonalizacji, że to by uderzyło bezpośrednio w interesy ekonomiczne oligarchów proputinowskich, a także w samego Putina, który także no, do biednych chyba nie należy. No to dramat wszystkich tych republik ludowych jest taki, no, że z jednej strony są one oskarżane przez cały świat o to, że są one wspierane przez Rosję i przez Putina, a de facto, no to właśnie, no ta Putin chyba robi wszystko, żeby no, tego konfliktu nie wygrać, no bo gdyby no, potencjał wojskowy, przynajmniej kilka lat temu, nie wiem jak to wygląda teraz, teraz chyba armia ukraińska jest dużo silniejsza niż była w momencie rozpoczęcia się tego konfliktu. Ale przynajmniej na samym początku, gdyby Rosja rzeczywiście chciała ten konflikt zakończyć, no to by raczej chyba dość szybko ten konflikt długo by nie trwał. No ale jak mówię, to jest kwestia skomplikowana, nie chcę wchodzić w tematy, których nie znam. Może tu są jeszcze jakieś inne kwestie. No więc tak, więc podsumowując to, co do tej pory powiedziałem, widzimy, że w kwestiach polityki zagranicznej, no to, co reprezentuje ze sobą Putin, jest znacznie lepsze od tego, co reprezentuje ze sobą NATO. I nie chodzi tu tylko o zwykły konflikt między dwoma krajami imperialistycznymi. Oczywiście wszystko można sprowadzić do tego, no, to właściwie no, nieważne na kogo się stawia, ważne na to, żeby on reprezentował interesy mojego kraju i coś tam. Tylko no, jakoś tak się dziwnie dzieje, że wszędzie tam, gdzie jest ten konflikt, no to kraje NATO stawiają na siły reakcyjne, a więc albo na islamistów, albo na faszystów. A z drugiej strony, no to Putin stawia no, albo no, właśnie ludzi na świeckich dyktatorów, albo na komunistów. No. Więc przynajmniej w tych konfliktach, które tutaj przedstawiłem, no to sprawa jest jasna, no, gdzie należy jakoś, no, do kogo należy mieć sympatię. Ale to nie wszystko. No, kolejną kwestią, którą należy omówić,
To jest polityka propagandowa Rosji nakierowana w stronę NATO i Unii Europejskiej. A więc trzeba tutaj powiedzieć jasno, że Rosjanie prowadzą bardzo dobrą politykę medialną w stosunku do Unii Europejskiej. A więc istnieje kilka sił propagandowych, takich właśnie jak telewizja RT rosyjskojęzyczna, angielskojęzyczna, a także jak Sputnik, właśnie portal internetowy, coś jest Radio Głos Rosji itd., itd. No jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No na przykład ja to mogę powiedzieć, jak to wygląda we Francji, że uczestniczyłem w wielu różnych demonstracjach francuskich, związków zawodowych, jakichś innych, jakichś, nie wiem, jakichś nawet małych demonstracji. I później wracałem do domu, chciałem zobaczyć w telewizji. W telewizji nie było o tym żadnej wzmianki, a czasami naprawdę chodziło o wielkie, gigantyczne demonstracje. Te wszystkie te demonstracje, one były monitorowane przez RT, rosyjskojęzyczną RT. Przychodzą na demonstrację, nie wiem, 100-osobową, i robił wywiady z ludźmi, pokazują informacje o tych różnych demonstracjach, idą na cały świat. Jest to na pewno, no dzięki temu, no te siły antyrządowe w Unii Europejskiej, no to mają jakiegoś sprzymierzeńca. No. My nie musimy, nie wiem, kochać Putina czy kochać Rosji, żeby widzieć, no, obiektywną rolę, no, jakie te media pełnią. No. Właściwie te media, no, bardzo chętnie właśnie, one bardzo chętnie przeprowadzają wywiady ze związkowcami, z komunistami, nie wiem, z bezdomnymi. I więc jest wiele różnych takich ciekawych wywiadów, że właśnie, nie wiem, robią reportaż po Stanach Zjednoczonych, no i tam chodzą, nie wiem, po jakimś mieście dziennikarki, biorą bezdomnego, no i po prostu oddają mu głos, żeby wypowiedział się na temat tego, co sądzi o kapitalizmie w Stanach Zjednoczonych. Są tu bardzo ciekawe materiały. Komuniści takich materiałów nie robią, no są za słabi organizacyjnie, żeby to wszystko pociągnąć. A Arti to robi, to są bardzo dobre materiały. Oczywiście, no, wiadomo jest, jaki jest kontekst. No, kontekst jest taki, no, że właściwie, że o ile można tam znaleźć bardzo dobre materiały krytykujące właśnie kraje zachodnioeuropejskie i Stany Zjednoczone, no to już takich materiałów nie znajdziemy dotyczących, nie wiem, rosyjskich bezdomnych. No ale jako osoba, jako ludzie, którzy działają właśnie w Unii Europejskiej, no to nie da się ukryć, że te RT, no czy chcemy tego, czy nie, ona się interesuje tym, co my robimy. I to widać. Wiele razy na demonstracjach oni przychodzą i nawet robią transmisję na żywo po prostu. Jest jakaś demonstracja, a tam jest człowiek właśnie z RT z jakąś kamerą czy smartfonem i on po prostu na żywo nadaje właśnie to, co się dzieje, to co widzi, jakieś starcia policyjne, jakieś tego. To wszystko, co media burżuazyjne tutaj starają się przemilczeć. A więc właściwie chcą pokazać, że jest jakaś zgoda społeczna, że nie ma żadnych walk, że policja to są nasi przyjaciele i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę bardzo rzadko tu przemoc policyjna jest pokazywana. A jeśli już jest pokazywana ta przemoc policyjna, to zawsze od strony właśnie, że to, no, to demonstranci ją prowokują. A tutaj więc są robione różne tam, no, fotomontaże, żeby właśnie ośmieszyć tych demonstrantów. To robią francuskie media burżuazyjne. A ten prawdziwy przekaz znajdujemy właśnie w rosyjskiej telewizji RT, Russia Today. No i tutaj znowu widzimy jakby kwestię podzielenia lewicy zachodnioeuropejskiej. Jest wielu różnych lewicowców, nie wiem, taki, no, jak brytyjski George Galloway, który dość często występował w RT. W Polsce, no, to był Mateusz Piłsudski, zanim został zamknięty przez Abwerę i przetrzymywany w areszcie. I wielu różnych jakichś lewicowców z całej Europy, no to trafia do tego RT, ale są też tacy, którzy tą RT konsekwentnie bojkotują.
I oni, no to już jest sprawa po prostu ohydna. No. W języku francuskim jest takie słowo dégueulasse, więc ja właśnie jak widzę takie rzeczy, to mówię no, ça c'est dégueulasse. Więc no, to słowo dégueulasse to tak właściwie no, rozwiązuje każdy problem. No, więc no, to jest takie, żygać się chce. Więc oni nie mają żadnego problemu z tym, żeby pójść do francuskiej telewizji finansowanej przez rząd francuski, nie wiem, France 24, nie wiem, tam telewizja francuska, jakiś tam program pierwszy, drugi i tak dalej, żeby udzielić wywiadu BFM TV czy jakiejś innej telewizji, no takiej, no, czy państwowej, czy burżuazyjnej, to nie mają żadnego problemu. Ale jak widzą RT, to a nie, to nie można, to jest rosyjska propaganda, to jest propaganda Putina. Więc oni tak jakby z jakąś taką wyższością to omijają, że jeśli jest telewizja finansowana przez imperializm francuski, to nic złego, no ale jeśli jest finansowana przez imperializm rosyjski, a to już to trzeba omijać szerokim łukiem. Więc ja uważam, że z punktu widzenia komunisty, no... Jeśli ktokolwiek, jakakolwiek telewizja no, chce nagłaśniać kwestie no, walki o komunizm, walki właśnie walk klasowych, demonstracji, no, to jest wszystko jedno, kto to robi. No. A że media burżuazyjne to raczej starają się to przemilczeć, a RT no, to te sprawy nagłaśnia, no, to tylko pokazuje, że no, ta polityka propagandowa, którą Putin prowadzi w stosunku do krajów zachodnich, no jest słuszna i o słuszności tej drogi no najlepiej świadczy to, w jaką histerię popadli tutaj politycy amerykańscy i zachodnioeuropejscy, że właściwie w każdych wyborach w tej chwili, no to te media rosyjskie są oskarżane o propagandę, o sianie zamętu, o usiłowanie wpłynięcia na wynik wyborów. No oczywiście, no za każdym razem, no to kiedyś było tak, że właściwie w Polsce czy w tych krajach europejskich za wszystko co złe obwiniano Żydów, a że to Żydzi, a że to spisek żydowski, a to tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj to właściwie no, nie ma wyborów, żeby nie oskarżano o coś Putina. Albo Putin tutaj, nie wiem, hakerzy rosyjscy zrobili to, a tu wykradli maile, a tu tamto, a tutaj manipulują. No, to jest to śmieszne, no, że tak właściwie wszystko próbują sprowadzić do tego Putina. No ale ten Putin jest, no... On pełni bardzo dobrą rolę, żeby właśnie wykrystalizować pewne stanowiska, które są na lewicy. No. To znaczy różni ludzie, którzy uważają siebie za lewicę no, i tak no, zajmują na tej lewicy miejsce, które im się nie należy. No, ale tak właściwie trudno... Owszem, no, można dyskutować o jakichś sprawach historycznych, a tak, tutaj zajęliście złą pozycję. No ale... Wtedy ktoś mówi, no dobra, ale to była przeszłość, ważne to co jest w przyszłości. No to właśnie widzimy w przyszłości, że ci ludzie, wszyscy ci, którzy zajmowali głupie stanowiska polityczne w przeszłości, to dzisiaj, no to ich znakiem rozpoznawczym jest rusofobia. Więc jak widzicie jakiegoś rusofoba, no to już widać, że lepiej trzymać się od niego z dala, no bo prędzej czy później wyjdzie, znaczy rusofobom. Oni się nigdy nie reprezentują, nie prezentują sami siebie jako rusofobowie. Oni się często, ta rusofobia to jest robiona pod hasłem właśnie, nie wiem, wspierania rosyjskiej lewicy, radykalnej lewicy nawet, walki o demokrację w Rosji. To jest ciekawe, że na przykład ta francuska lewica, od półtora roku mamy we Francji stan wyjątkowy. To powoduje, że no, te prawa demokratyczne, jakie są tutaj, no, są znacznie mniejsze niż te, jakie są w Rosji. No, Francja jest jednym z krajów takich najbardziej no, zamordystycznych w tej chwili. No. Przynajmniej te kompetencje, jakie ma rząd, które wynikają no, właśnie z tej ustawy o stanie wyjątkowym, no to... Realnie no to tutaj no, i kwestie właśnie inwigilacji policyjnej, możliwość zamknięcia kogoś, no,
właśnie zakaz zgromadzeń publicznych i tak dalej, i tak dalej. Na wszystko właściwie jest przepis i wszystko można wytłumaczyć właśnie stanem wyjątkowym. No ale to jakoś francuskiej lewicy nie przeszkadza. No, a w każdym razie nie na tyle przeszkadza, żeby oni coś z tym robili. Ale za to bardzo im przeszkadzają podobne rzeczy, które się mają miejsce w Rosji. No więc to jest obrzydliwe. No, no więc tak, no, kończąc już ten filmik, bo przedługi oczywiście, jak zwykle, znowu towarzysze będą mnie krytykować, że film jest za długi. No ja chciałbym powiedzieć tak, więc Putin pełni bardzo dobrą rolę, żeby pokazać na lewicy, kto jest zdrajcą. No. Wszyscy ci właściwie, no, którzy bawią się w rusofobię i popierają i ekspansję NATO, no to macie już tutaj, no, należy sobie tutaj włączyć taki ten, uwaga na tego człowieka, uwaga na tą organizację. To są tutaj, no, oni reprezentują interesy NATO. No ale warto też powiedzieć kilka rzeczy dotyczących samej Rosji i rosyjskich organizacji komunistycznych. Więc ja w tym miejscu powtarzam jeszcze raz, że Rosja to kraj mający charakter imperialistyczny, w którym, no, mamy gigantyczne dysproporcje właśnie ten takiego dzikiego kapitalizmu. Z jednej strony, no, niekontrolowalna oligarchia putinowska, a z drugiej strony, no, robotnicy, którzy, no, nie żyje się im najlepiej, no, to nie ma co ukrywać. Może się troszkę żyje lepiej niż w czasach Jelcyna, ale ogólnie, no, ten wyzysk w Rosji jest i jest on bardzo taki, no, ostry. No więc w tym miejscu właśnie przesyłam swoje rewolucyjne pozdrowienia dla komunistów rosyjskich, którzy są represjonowani, którzy już usiłują walczyć właśnie z putinowskim kapitalizmem. I trzeba tutaj powiedzieć, że zadania rosyjskich komunistów w tej chwili w putinowskiej Rosji są bardzo trudne. To znaczy, no, ja mam pełną świadomość tego, że większość... Ja mam pełną świadomość tego, że duża część rosyjskiej radykalnej lewicy, czy w ogóle lewicy rosyjskiej, no to jakoś tam jest powiązana z zachodnimi fundacjami, NGO-sami, że płyną tam różne, no, różnymi kanałami, czy to za pomocą Sorosza, czy jakichś innych właśnie funduszy, po to, żeby no, w tej Rosji dokonać jakiegoś przełomu. No i to jest trudne, no, trudne, to znaczy z jednej strony, no, jak tutaj właśnie starać się działać, budować, organizować właśnie z kim i tak dalej, i tak dalej, a równocześnie wystrzegać się na tych ludzi, którzy no idą na pasku Zachodu. No. Ja nie mam jasnej tutaj odpowiedzi na to. Sami rosyjscy komuniści sami muszą na to znaleźć odpowiedź. No ale uczulam was na ludzi, którzy są powiązani z zachodnim kapitałem. No. Wystrzegajcie się ich i uważajcie na nich. No, nic wam ze współpracy z takimi ludźmi i ze współpracy z zachodnimi korporacjami, zachodnimi NGO-sami, no, nic dobrego z tego wyniknąć nie może. No. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, to popatrzcie na to, co się dzieje na Ukrainie. Pozdrowienia, towarzysze.